doświadczony pomocnik. To było bardzo dobre ze strony Gattuso. No, gorzej z wykończeniem tej piłki. Mamy 10 minutę i Milan przed doskonałą okazją do strzelenia gola, ale za to odpowiedź Parmy. Fantastycznie Vlerim Gemayeli uderzył za pola karnego. To jest Szwajcar, który przyszedł przed tym sezonem z Torino. Tam wyróżniał się, mimo że Torino rzeczywiście nie pomógł w utrzymaniu się w Serie A, to był takim piłkarzem, który zazwyczaj zbierał najlepsze i najwyższe oceny. Kosztował 1 milion, a widać, że ta piłka jeszcze po rękach Didy. Dzięki interwencji Brazylijczyka skończyło się na poprzeczce, a nie na utracie gola. Taki szlak beniaminkom, że na stadionie San Siro przeciwko Milanowi wcale nie trzeba przegrać, że można rozgrywać bardzo dobry mecz. Bari wywiozło punkt, a teraz Ronaldinho. I co będzie z tej akcji? Borriello! Jest prowadzenie dla Milanu. Nie był na spalonym, chociaż na to liczyli piłkarze w białych strojach. A teraz myślę, że największą burę otrzymuje od trenera, od kolegów zespołu Valerii Bożinow. No bo nie można w tak bezsensowny, nonszalancki sposób stracić piłki, kiedy wszyscy koledzy tak zapędzili się, już rozstawili się na pozycjach, gdzieś szeroko. Jedno podanie na bok do Ronaldinho, stworzyła się sytuacja 3-3, no i Milan ją idealnie wykorzystał dzięki Ronaldinho, który podał idealnie do Borriello. Pierwszy gol w tym sezonie Borriello, ale to, co zrobił Bożinow, to po prostu katastrofa. Katastrofa ze strony Bułgara, no i naprawdę myślę, że taki błysk geniuszu Ronaldinho. Przecież wielu obserwatorów i takich zwolenników talentu Brazylijczyka twierdzi, że no najlepsze lata to on ma za sobą, że zostawił wszystko co najlepsze w Barcelonie, że tam skończył się zawodnika Lazio i tym samym stwarza się okazja na przeprowadzenie akcji galopa. Wymiana piłki z lewej strony, jeszcze jest szansa na dośrodkowanie, jest strzał i pięknie broni Dida. No jak nie on, tak krytykowany Nelson Dida, człowiek, który już miał opuścić Milan dawno, a teraz fantastycznie zachował się po strzale Bożinowa. Przecież nawet jeszcze całkiem niedawno wydawało się, że będzie trzeci w hierarchii bramkarzy, bo pierwszy Abbiati, który nadal leczy kontuzję i ponoć dopiero za 2 tygodnie wróci do normalnych treningów. Drugi Storari. On z kolei przed meczem z Romą narzekał na kręgosłup i z tego powodu pauzuje do dziś. Juventusowi. Sampdoria podejmie Bari, natomiast Roma zagra z Bolonią. Thiago Silva. Nieprawdopodobna historia! Kto włączył się w tę akcję? Środkowy obrońca Milanu. Trochę przypomniała się akcja Giorgio Chiellini'ego ze środy w meczu Sampdorii. On też rozpoczął akcję Juventusu właściwie od środkowej linii, a później ją zakończył. No teraz Thiago Silva miał 100% sytuację. Jeśli już był w tym miejscu w polu karnym, to powinien być gol. Strzelał przecież z 7 metrów. Laterem był dziś nieobecny Alessandro Nesta. A więc tak trochę przeszło z rywala za miedzy, bo to był znak firmowy Interu Mediolan, który często właśnie do ostatnich chwil trzymał w napięciu, a teraz piękny gol Marco Borriello. A więc już wiemy, dlaczego sędzia doliczył te 5 minut. Właśnie by dać czas na taką akcję, by Marco Borriello skorzystał z tego pięknego podania. Świetnie złożył się do uderzenia nożycami. Brawa od Clarensa Seedorfa, brawa od kibiców na San Siro. No, oczywiście 2 gole różnicy były. 2 asysty Ronaldinho i 2 gole Marco Borriello. A może no, nie grał dzisiaj jakoś rewelacyjnie Ronaldinho, ale miał przebłyski znów geniuszu i to on pomógł Borriello w strzelaniu 2 pierwszych goli w tym sezonie. Warto było poczekać do końca, do tego doliczonego czasu gry właśnie na tę akcję, na zagranie Ronaldinho i te nożyce Marco Borriello. No to kibicom zawsze podoba się najbardziej, kiedy zawodnik w taki ekwilibrystyczny sposób składa się do pięknego podania od partnera.